Bambukiem. Na pianinie gram od 5 lat. W dzisiejszym odcinku będzie trochę egoistycznie, a to dlatego, że chciałem podzielić się z wami moją historią o tym, jak w wieku 20 lat postanowiłem, że zostanę pianistą. Na naszym kanale jest już was ponad 1000, więc sądzę, że wypadałoby powiedzieć coś o sobie. Utwór, który słyszeliście na samym początku, to Polonez S-dur skomponowany przez Fryderyka Chopina, który zapewne znacie z filmu reżyserowanego przez Romana Polańskiego, Pianista. Grają go tam na końcu. Zanim w ogóle zacząłem uczyć się gry, byłem w miarę typowym ziomkiem, bardzo dużo grałem na kompie, uczyłem się też bardzo średnio. Z muzyką w ogóle nie miałem styczności, jedynie co to jakiegoś rocka słuchałem. No i wyglądałem mniej więcej tak. Ale jeśli chodzi o pianino, to była jedna z tych rzeczy, które od zawsze miałem gdzieś z tyłu głowy, że fajnie byłoby spróbować. Sądziłem, że dobrze by mi to wychodziło, gdybym miał gdzie grać, bo tego sprzętu jeszcze wtedy nie było. I pewnego dnia zaprosił mnie do siebie znany wszystkim naszym subskrybentom Aleksander. Olek też jest samoukiem, gra na pianinie od małego, lepiej ode mnie, a co więcej sam komponuje swoje utwory i naprawdę nie wiem jak on to robi, bo są super trudne do zagrania, a przy tym niesamowicie piękne. Ale do rzeczy. Byliśmy wtedy najnormalniejszymi kumplami ze szkoły. Kiedyś mi się obiło już, że coś gra, więc kiedy zobaczyłem u niego w domu pianino, a poprosiłem, żeby coś zagrał. I to, czego wtedy doświadczyłem, nie zapomnę do końca życia. To było jak miłość od pierwszego wejrzenia. Oczywiście mówię o muzyce, nie o Olku. A zagrał przed mnie fragment Poloneza Azdur, również Chopina. Dla niekumatych. I kiedy pierwsze takty tego wspaniałego utworu wlały mi się do uszu, już w tej samej chwili zdałem sobie sprawę, że ja też kiedyś muszę to zagrać. Jeszcze tego samego dnia pożyczyłem od Olka keyboard i zacząłem się uczyć. Naturalnie nie zacząłem nauki od tego polonezu, bo po pierwsze zdawałem sobie sprawę, że na tamten czas był on dla mnie troszeczkę za trudny. A po drugie, nawet gdybym chciał od niego zacząć, to nie pozwalał mi na to mój ówczesny sprzęt, dlatego że klawiatura keyboardu była troszeczkę za krótka do tego utworu. Uczyć się zacząłem niemalże od razu od prostszych kawałków. Na pierwszy ogień poszedł motyw przewodni starego polskiego serialu Polskie Drogi. Nauczyłem się utworu, którego już sam nie pamiętam jak grać, bo go nie ćwiczyłem, ale cel miałem wtedy jeden – zagrać Poloneza. Uczyłem się sam, po swojemu, tak jak czułem. Całą teorię zupełnie olewałem i uczyłem się tylko tego, co mi było niezbędne do zagrania utworów. Większość osób wokół mnie patrzyła na moje nowe upodobanie z lekkim ironicznym uśmiechem. Myślę, że każdy sądził, że to zwykły słomiany ogień, który po kilku dniach się wypali. Jednak mało mnie to obchodziło. Przy keyboardzie, a później przy pianinku potrafiłem spędzać po 6 godzin dziennie, ale pasja, która towarzyszyła mi podczas gry, sprawiała, że tego czasu zupełnie nie czułem. Kurna! Jeszcze raz. A efekt tego był taki, że niecałe półtora roku po tym, jak zacząłem ćwiczyć, spełniłem swoje marzenie i zagrałem całego Poloneza Azdura. Za kolejne 2 lata, w 2014 roku, oddałem swój pierwszy publiczny koncert razem z Olkiem w naszym rodzinnym mieście w parku dla około 400 osób. O, to pamiątka po tamtym wydarzeniu. Ten plakat był wywieszony w całym naszym mieście i w okolicznych miejscowościach. No, przez ten czas zdążyłem się już nauczyć kilku innych utworów. Mówię to z ręką na sercu. To było naprawdę jedno z najbardziej ekscytujących i fantastycznych przeżyć, jakie miałem w życiu. Ale to powiesz na inny raz. Możecie spytać, jakim cudem nauczyłem się tak ciężkich utworów, skoro wcześniej nie miałem żadnej styczności z muzyką i nie znałem nut. I świetne pytanie, dlatego że kompletnie nic nie ogarniałem, a jednocześnie bardzo chciałem grać. A dla chcącego nic trudnego. Znalazłem na YouTubie taką babeczkę, która robi tutoriale na swoim kanale i chyba ma ich z milion. Nazywa się Jane, link do niej macie w opisie. Kładłem sobie laptopa koło pianina, patrzyłem jak ona uderza, no i tak się uczyłem. Więc działajcie moi drodzy! Jedną z wielu rzeczy, których nauczyłem się dzięki grze na pianinie, abstrahując oczywiście od utworu, jest to, że nasze czyny mają ogromny wpływ na to, jak sami siebie postrzegamy. Kiedy zaczynamy robić te rzeczy, które u innych nam imponują, zaczynamy sami ze sobą czuć się wyśmienicie. Subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków, które ukażą się już wkrótce. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!